Cześć, w tym filmiku przeprowadzę recenzję racji żywnościowej amerykańskiej MRE Menu 17, więc zaraz zobaczymy sobie, co jest w środku. No więc tak, racja żywnościowa numer 17 amerykańskiej armii. Wygląda dość fajnie, solidnie zapakowana. Na pewno jest wodoodporna. Słyszałem też, ale mogą być to bzdury, że w jakimś tam stopniu jest ognioodporna. Co wątpię, ponieważ jest to gruby plastik, po prostu. Zaraz ją sobie otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Wcześniej używałem już tych racji, niestety pozostaje z nich bardzo dużo śmieci, odpadków w postaci jakichś foliowych torebeczek. Ale jak zabierzemy te worki ze sobą do domu, to się nic nie stanie. Dobra, pierwsza rzecz. Brązowe ziemniaki, chyba jeśli dobrze widzę. Bekon, papryczka i cebula. Następna paczka. Chyba jakieś krakersy. Tu mamy ciastko o smaku syropu klonowego, granola z mlekiem i jagodami, o, to do tego dodaje się wodę i mamy napój. I jakiś syrop. Standardowa łyżeczka. I zestaw, który jest chyba w każdym taki sam. Zapałki, słodzik, cukier, znaczy się. Dwie gumy do rzucia. I chusteczki, niby papier toaletowy. Dalej. Taki klops z wieprzowiny, niby z... Czytałem o nim, że jest w smaku syropu klonowego, w syropie klonowym, coś w tym stylu. Podgrzewacz. I tu coś, co zdaje egzamin, jak się nie ma kubka. Bardzo dobrze, nalewa się, sypuje się ten proszek, po prostu nalewa się wodę i w zasadzie to działa nawet, bo kilka razy testowałem push po prostu, żeby rano, zostawiłem sobie na rano, żeby nie brudzić kubka, bo w sumie już nie chciałem go mieć brudnego, bo był tam świeżo umyty czy coś w tym stylu. Zaczniemy od przygotowania sobie ciepłego posiłku, niech on tam już się robi, podgrzewa. Mamy tu podgrzewacz chemiczny, suchy podgrzewacz chemiczny, do którego dodaje się wodę. Mniej więcej dotąd, ja wlewam zawsze troszeczkę więcej, mam wrażenie, że szybciej, mocniej się podgrzewa. Może tak mi się po prostu wydaje, może faktycznie coś w tym jest. Nie wiem, z moich obserwacji wynika na to, że jest troszeczkę lepiej. Pierwszą porcję
wkładam sobie tak jakby pod spód. Nie wiem, czy widać to dobrze. Widać to dobrze teraz. Mamy pierwszą paczkę załadowaną. Natomiast tego klopsa wieprzowego, że tak powiem, wkładam sobie nad podgrzewacz. Nie jest to takie proste, jak się wydaje, bo ta folia jest dość ciasna. Ale myślę, że się uda. Teraz dodamy wody. Myślę, że tyle wystarczy. Już powoli zaczyna się robić ciepło. Postawimy teraz sobie to na bok. Mniej więcej w takiej pozycji. Tam się stół troszeczkę pobrudził, więc go obrócimy. Tu mamy, tak jak mówiłem wcześniej, już soczek. Tak naprawdę jest tak bardzo chemiczny. Ostatnio miałem pomarańczowy. Był w tak pomarańczowym kolorze, że nigdy, naprawdę nigdy nie widziałem tak intensywnego pomarańczowego koloru. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Specjalnie go zrobię w tym worku, żeby można było zobaczyć sobie kolor. Wygląda mniej więcej to tak, że to jest po prostu proszek, 90 kalorii. Sypiemy tutaj. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie rozsypał. Mamy to w woreczku i dodamy wody. Tak jak myślałem. Kolor jest niesamowity. Z tego co pamiętam, trzeba je wypić w ciągu najbliższej godziny. Nie wiem, co później się stanie. Wolałem nigdy nie ryzykować. Więc ja przeleję sobie to teraz do kubeczka. Po prostu wygodnie się pije. Nikt nie pomyślał, żeby do tego po prostu tę słomkę. Tu by się ją wsadzało. I by było całkiem przyjemnie. Czyli z takiego woreczka dolane do tej kreseczki mamy niecały półlitrowy kubek. Teraz sprawdzimy tą mafinkę, co tam w środku się znajduje. Tak, to musieli napisać,
Ciekawe, ile osób próbowało to rozciąć i zjeść, a to jest po prostu pochłaniacz wilgoci. Mafinka, no prawie przypomina mafinkę, jest to placek. Tutaj mamy następną przekąskę. Opakowania są na tyle szczelne i dobre, że ciężko je otworzyć palcami, trzeba się wspomóc czasem i nożem. Mamy tak. Migdały. Jedzonko się podgrzało. Jest już gorące, więc wyciągniemy je z tej paczki. Można jeść to prosto z paczki, rozcinając w ten sposób i otwierając, ale ja używam mojego metalowego, aczkolwiek aluminiowego talerzyka. Świetnie daje sobie radę. Także mamy tutaj klopsa. Wygląda całkiem apetycznie. Mamy łyżeczkę. Ja sobie pozwolę to po prostu przesunąć. Dalej w worku. Mamy ziemniaki. Też sobie otworzymy. W ten sposób, nie tak. Przeważnie otwieram tego klopsa. Wsypuję, raczej wlewam te ziemniaki. Siekane ziemniaki z boczkiem i cebulą. Ale to pachnie. Bierzemy się za próbowanie. Najpierw skuszujemy sobie ziemniaczków. Całkiem przyjemny smak. Trochę mało soli, nie ma pieprzu, bardziej smak taki miałki. Wiem, że tam jest sól i chyba pieprz, ale wolę spróbować jedzenie takim, jakim jest, a nie przesolić. Ziemniaki są całkiem dobre, przyjemne. Czuć cebulę, czuć boczek, bardzo czuć boczek. Także jeżeli ktoś lubi takie połączenie boczek, cebula, ziemniaki, to będzie zadowolony. Czas na tego wieprzowego kotleta. W środku jest bardzo pomarańczowy. Lekko słodki. Czuć tutaj nutę tego syropu klonowego. Taki trochę pasztet, bardzo zbity. Ale przyjemnie się to je. Nie jest ani słabo doprawiony, jest taki w sam raz. Ziemniaki wyglądają bardziej, jakby były tarte niż pokrojone. A
ale to chyba na plus. Zajmiemy się teraz tym ciastkiem. Mam nadzieję, że nie pobrudzę się za bardzo, bo pozwoliłem sobie polać to z syropem klonowym, a wiecie, mam brodę i różnie to bywa. Ale na pierwszy rzut oka migdały, które też są tak jakby w takiej panierce z tego sosu, więc spróbujemy. Mocno wędzony smak, taki palony, dymny. Migdałów jako takich nie czuć, bardzo przybija się ta panierka. Bardzo wyraziste, dobre. Dobre by były do piwa. Myślę, że jeżeli można by było w sklepie je kupić normalnie, to bym od czasu do czasu sobie kupił. Mamy ciastko, a raczej jego połówkę, z którego się już mi sączy tutaj ten syrop klonowy. Więc smakujemy. Bardzo słodkie. Dobrze, że polałem tym sosem, bo by było raczej takie miałkie w smaku, bardzo płaskie i taki trochę muffinka bez żadnych dodatków, za to bardzo, bardzo, bardzo dużo cukru. Mam jeszcze granola, którą już pozwoliłem sobie przesypać do garnuszka małego. Widać tutaj mleko i naprawdę są owoce, suszone owoce. Zalejemy to teraz troszeczkę wody. Myślę, że tyle wystarczy. Podsumowując, amerykańską racę żywnościową MRE17, cała racja raczej na plus. Ten kotlet wieprzowy bardzo dobry, lekko słodkawy, ziemniaczki bardzo dobre, mało w nim przypraw, lecz można je sobie dodać. Muffinka, tak jak już wcześniej mówiłem, praktycznie sam cukier, jeszcze do tego polałem ją tym syropem klonowym, ale to ma mieć cukier, ma nam dać energię w postaci samych węglowodanów praktycznie. Migdały bardzo dobre, polecam. Jedyny minus chyba tej racji żywnościowej to zdecydowanie granola, która miała bardzo mocno chemiczny smak przez te mleko w proszku, tak mi się wydaje. Jedyne co w niej dobre było, to te suszone owoce. Bardzo były takie chrupkie, przyjemnie to się jadło, ale raczej cały ten posiłek w postaci granoli zdecydowanie na minus. Może gdyby zalać to mlekiem, byłoby też trochę inaczej. Aczkolwiek już tam jest mleko w proszku, ogólnie nie polecam. To było na tyle, jeśli chodzi o tą rację żywnościową. Postaram się zrobić filmiki z następnymi racjami. Jeżeli Wam podobał się ten filmik, zostawcie suba. Dziękuję, do zobaczenia.